Mówią, władze Opola mówią, że potrzebują rozwoju, nie mają terenów pod ten rozwój. To jest kolejna nieprawda, ponieważ tereny w mieście Opolu są i to tak naprawdę około 3000 hektarów na dzień dzisiejszy czeka do zagospodarowania po prostu. Trzeba tylko uchwalić plany zagospodarowania przestrzennego i uruchomić te tereny, sprowadzić odpowiednich inwestorów. No, takie są argumenty za tym, a tak naprawdę to chodzi o pieniądze z tych miejsc, które mają być zabrane, które są bardzo zainwestowane i w których to miejscach są już zlokalizowane duże podmioty działające i płacące wysokie podatki. A jakie konsekwencje może to mieć dla okolicznych gmin? No tragiczne. W przypadku mojej gminy to w ogóle może zagrozić jej funkcjonowaniu, bo zabiera się 1/3 terenu gminy, 1/3 mieszkańców mniej więcej, natomiast 2/3 budżetu. W tym momencie powstaje pytanie, jak ta gmina ma funkcjonować, kiedy naprawdę już sporo zainwestowała, ma jakieś tam zadłużenie, nieduże, ale jest, trzeba je spłacać, trzeba utrzymywać ten majątek, który już powstał, no chyba, że usiądziemy i będziemy czekać, aż się to wszystko zdekapitalizuje i nic więcej już nie będziemy w stanie wykonać dla mieszkańców, tak? Jakichkolwiek ich potrzeb zaspokoić. Mamy na wysokim poziomie kulturę, sport, oświatę, to wszystko trzeba będzie dramatycznie ciąć, żeby móc w ogóle funkcjonować. I tego nikt nie bierze pod uwagę na dzień dzisiejszy. W takim razie, jaki zapis prawny powinien zostać zmieniony, żeby zapobiec takim działaniom? To znaczy przede wszystkim mogą być takie sytuacje, kiedy granice gmin trzeba zmienić bez względu na jakby na wszystko, bo gmina może być w trudnej sytuacji finansowej i tak dalej. To rozumiem. Natomiast w sytuacji, kiedy gminy są w bardzo dobrej sytuacji finansowej, gospodarczej, kiedy wszystko, że tak powiem, idzie do przodu, to takie zmiany powinny następować tylko i wyłącznie, moim zdaniem, za zgodą mieszkańców. Po prostu to oni się powinni wypowiedzieć, czy chcą być mieszkańcami tej czy tej gminy i oni powinni widzieć sens, tak, w zmianie tej granicy. My jesteśmy gminą, która ma partnerstwo, proszę sobie wyobrazić, w Szwajcarii. Mamy tam gminę partnerską i tam się dokonał taki proces połączenia dwóch gmin. Z tym, że tam były potrzeby inwestycyjne, tam ten proces trwał kilka lat. Mieszkańcy byli o tym przekonywani wielokrotnie i zdecydowali w referendum. Powiedziano nam, kiedy byłem z wizytą, mój kolega burmistrz tego miasta powiedział, że gdyby mieszkańcy w referendum nie wyrazili zgody, to pomimo tych kilku lat pracy nie wykonano by tego zamiaru. Natomiast mieszkańcy się zgodzili. I moim zdaniem u nas też tak by to mogło wyglądać. Bardzo dziękuję.